see your karma. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. With the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. With the squad. Bardzo serdecznie, ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek z gry XP11. No niestety tamten jakiś taki krótki odcinek wyszedł z powodu tego, że właśnie mi się zaciął OBS. No i cóż ja mogę powiedzieć, no właśnie z tego względu tamten odcinek wyszedł krótszy. Postaram się wam to nadrobić. I wstawić dwa odcinki podczas jednego dnia, oczywiście, jeśli o tym nie zapomnę, nie? To jest równa zasada, jeśli o tym nie zapomnę, a my lecimy dalej, bo nie ma sensu co przedłużać. Negative G-forces. Kury, czy nawet się nic nie zmieniło w tym locie, tylko to, że odpauzowałem. Oczywiście jedzenie im pierwsze serwujemy, nie? Z tym się ze mną musicie zgodzić. Jedzenie musi być pierwszą rzeczą, jaką dostaną, nie? A my zobaczymy... Pięknie to wygląda, sobie zobaczmy lot z zewnątrz, nie? Ja będę mówił, to wtedy gra o się przecisza i jest w miarę cicho, więc łatwiej jest to zobaczyć. Światełka mrugają i na jednym skrzydle i na drugim. Wszystko jest jak należy, na ogonie. Też mruga, nie? Też mruga. I wilcząc z przodu, zgadza się. Wszystkie światełka mrugają prawidłowo, mają taki kolor, jak powinny mieć. Więc bardzo dobrze. Powoli osiągamy planowaną prędkość. Mam nadzieję, że już więcej razy takie coś z OBS-em się nie stanie, bo to by było bardzo niedobre. Osiągnęliśmy już prędkość 310 węzłów. I dosyć dużą wysokość. Ja bym chciał tylko jeszcze sprawdzić, jak tam nasi pasażerowie. Zdrowie im dopisuję. Wszystkim chce się pić, oczywiście wszystkim chce się jeść. Nie, to jest standard. No oczywiście wszyscy narzekają na te przeciążenia. Wszystkim się to nie podobało i zbyt ten pozytywne przeciążenia i negatywne przeciążenia. Kurczę, wszystkie przeciążenia są tak niedobre, że to normalnie. I tak to było delikatnie. Oni nie wiedzą chyba, co to przeciążenie jest, nie? Myślą, że jeden przecinek coś gdzie, to już nie wiem, pół świata się rozwala na pół. Nieźle. A
Dobra, zmniejszę jeszcze tą prędkość znoszenia, nie? Dla mnie najważniejsza ta prędkość. I na wset. Dobra, jednak jak nie robię live-ondeł, to się symulator nie tnie podczas nagrywania, więc live-ondeł nie będzie niestety z X-Plane'a, no ale odcinki jak najbardziej będą. No teraz się uwzięli na mnie, teraz mi będą przesyłać na tym telefon milion plików, nie? Żeby tylko przeszkodzić w nagraniu. Dobrze, że mam tutaj na wibracje ustawione, ale to i tak przeszkadza. Dobrze, drodzy Państwo, lecimy, czekamy na wysokość przelotową, a czym osiągniemy tak, aby móc tu sobie zgłosić informacji pasażerskiej. Czyżby mi się symulator ciął, nie? Bardzo niedobra oznaka. Bardzo mi się to nie podoba, nie lubię jak się tniesz. A, bo turbulencje idą. To jest zrozumiałe, że się tnie. Zawsze jak idą turbulencje, to się tnie. Tak, pokrzyczcie sobie, tak. Zapraszam, łącz mi się w budu, ja też pokrzyczę marzę. Nie, ale nie na odcinku oczywiście. Dobra, lecimy. Na razie im powinna satysfakcja rosnąć, jeszcze jak otrzymają zaraz napoje.
Dobrze, zrobimy takie małe skrócenie, nie? Tej naszej drogi. Będziemy wykonywać bezpośrednio na Serbii. Pomijając Denko. O satysfakcji naszym drogim pasażerom rośnie, cały czas naczekują na te siły przeciążeniowe, ale chociaż są już prawie na jedzenie, prawie na pici, więc nie powinno im robić najmniejszych problemów. Godzina i 2 minuty lotu planowo zostały, mam nadzieję, że może dolecimy odrobinę szybciej. Mam nadzieję również, że sam symulator nie jest za głośny i we mnie słyszycie. Wszystko dzięki świetnemu programowi AutoDAC, który przycisza i podgłośnia dźwięki. Podczas gdy ja mówię, przycisza, jak nie mówię, podgłośnia i wszystko można sobie ustawić indywidualnie, jak komu odpowiada. Nie, to jest najlepsze. Strasznie mało klatek jednej w tym displaynie. Czy cały czas. Podczas to nagrywania. Jak sobie gram, to jest wszystko ok, a jak nagrywam, to nie jest ok. Staram się sobie wyświetlić liczbę klatek. A liczba klatek nie chce ze mną współpracować, super. Nieźle, ale wiem, że wlatujemy w turbulencję, dlatego że właśnie zmieniamy swój kierunek na idealnie pod wiatr, nie? I z tego co widzę, to cały czas będziemy lecieć pod ten wiatr. No niestety. Czasami i tak bywa, no. Akurat ze złej strony wiatr wieje. No cóż, będzie po prostu trochę dłuższy lot. No i tak to wygląda, drodzy Państwo. Nasz piękny lot. Uwielbiam display na tak właśnie. Dzięki tym pięknym widokom. Ja powiem Wam, liczba klatek na sekundę i tak jest zadowalająca w porównaniu z tym, jak robiłem transmisję na żywo, więc... Jednak nagrywanie i robienie transmisji na żywo zużywa więcej podzespołów niż samo nagrywanie, nie? Teraz głosimy naszym pasażerom, że jesteśmy na wysokości przelotowej. Powinni się z tego faktu ucieszyć. Drodzy Państwo, skończyliście serwować napoje, serwujcie alkoholowe, nie?
Teraz go. Dobrze, i dotarliśmy na wysokość przelotową, więc dajmy im znak. Że meldujemy na wysokości przelotowej, nie? W Sztokholmie pogoda wygląda tak, że mamy 1 stopień Celsjusza do minus 4. Jako temperatura Rosy. W ogóle dawno nie widziałem takiego meteoru, żeby było M04 jako minus 4. Dawno nie widziałem, dlatego no, bo mówię, nie latałem zimę zazwyczaj. Więc no. Bez lotów tak właściwie się nie patrzę na te metary, no nie obserwuję tak bacznie takich rzeczy lotniczych, bo mieszkam w mieście, w którym nie ma dużego lotniska, tak? Jakby było duże lotnisko w mieście, to bym się patrzył na ten metar, żeby sobie patrzeć, jaka jest pogoda u mnie, no ale no jako, że metarów tu na te moje małe takie lotnisko nie ma. To jest... Zajdzie będę na metary patrzył, skoro mi to jest niepotrzebne, nie? W ogóle strasznie rzuca tym samolotem. Strasznie turbulencje, strasznie duże turbulencje.